Pamiętajcie, wszystkie scenki i sytuacje w tym filmie zostały wykonane przez profesjonalistów, pełnoletnich profesjonalistów. Nie próbujcie naśladować tego w domu. Jeśli są tutaj osoby niepełnoletnie, pamiętajcie, że powinniście skończyć najpierw 18 lat. A jeśli nie, to musicie mieć zgody rodziców jednak, wszystko odpowiedzialnie. Powiem wam szczerze, że tatuaże trochę wciągają. Delikatnie wciągają i róbcie je z rozwagą. Siemaneczko, witam was w nowym odcinku vloga. Ja nazywam się Kuba, podziarany tata. Jeśli mnie nie znacie, możecie mnie poznać wchodząc na mojego Instagrama. Jestem dzisiaj w Toruniu. No i będziemy dzisiaj się dziarać. Jak pamiętacie, już kiedyś dziaraliśmy się. Dziarałem się tutaj właśnie w Toruniu mojego przyjaciela Centaura. No i dzisiaj też dziaramy dalej. Wtedy dziaraliśmy głowę. Dzisiaj podzieramy, no tak jak się już domyślać, pewnie z tytułu, twarz. 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 Jestem już w modyfikacjach, jest tutaj Krzysiu razem ze mną. No i co tam będziemy dziarać dzisiaj? Co tam dla mnie znalazłeś? Co wymyśliłeś? Czekaj, nie mam tego, jeszcze raz. Dobra, mały fast start. Okej, okay, wrócił Krzysiu. I co tam, opowiadaj. To robimy. Nie, ja chciałem to, ale Kuba chciał to. O, więc robimy taką kosę, tak? Taką kosę. Krzysiu miał trochę inny plan na to, ale... Chcecie to robimy tam. Tak jest. Tamta trochę piracka, nie wiem. Dajcie znać, co myślicie. Ja wybrałem właśnie tą prostą kosę. Mam nadzieję, że to będzie podobny ból jak na głowie, bo ból był do zniesienia. No i zobaczymy, jak będzie z bólem właśnie tutaj. I co, jednak dobrze to wygląda? To lecimy z koksem, nie? No. No, więc jak widzicie, pierwsza dziara na twarzy, znaczy... Pamela nie wie, że to jest tutaj na twarzy. Powiedziałem Pameli, że twarz to jest tylko tutaj. Więc, no zobaczcie, twarz zostaje nienaruszona, a to jest ucho, można powiedzieć, nie? Jestem ciekaw, jak z bólem tutaj. Jest nasze stanowisko. Modyfikacje trochę się zmieniły od ostatniego razu. Ja już leżę tutaj na leżaneczce. Na chwilę ruszamy. Całkiem muszę głowę, czy nie? Bokiem. No, będzie grubo, nie? No i mamy kontur. To już to się dzieje naprawdę. To już tutaj jest. No. Lecimy teraz z cieniami. Kontur był naprawdę spoko. Było dużo więcej bolesnych tatuaży, krtań, czy też szyja, klatka. A to było porównywalne do głowy, która nie była jakaś tragiczna. Gorsze od konturu jest cieniowanie, które właśnie robi Krzywo. Trochę bardziej nieprzyjemne, ale też da się to... Bardziej drapiące, nie? Bardziej drapiące, no ale też da się to przeżyć. Jak, Krzysiu? Skoczyliśmy. Mamy to. Ależ to ładnie wygląda. Słuchajcie, Krzysiu już kończy, za chwilę będziemy ściągać tutaj ten opatruneczek. Ja zachęcam was do subskrypcji kanału. Zostawcie też łapkę w górę i za chwilę zobaczymy efekt końcowy. Słuchajcie, mi ta dziara niesamowicie siedzi, niesamowicie się podoba. Mam nadzieję, że wam też. Jeśli nie, trudno, wasza sprawa. Mi siedzi mega. Trzymajcie się, to już koniec na dzisiaj. Widzimy się w kolejnym odcinku. Marka.